Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z sesji plenarnej w Strasburgu. To pierwsza sesja plenarna w 2020 roku i trzy ważne dla Polski tematy. Pierwszy temat – praworządność, drugi – sprawiedliwa transformacja i trzeci – luka płacowa między kobietami i mężczyznami. Jeśli chodzi o praworządność, to proszę Państwa, przed nami debata o rzekomo łamanej praworządności w Polsce. Totalna opozycja nie odpuszcza i po raz kolejny wynosi ten temat na forum europejskie. Zapewniam Państwa, że reforma systemu sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich, a więc jest zgodna z traktatami. I w tej debacie będziemy stawać mocno i dawać świadectwo prawdzie. Drugi temat – sprawiedliwa transformacja klimatyczna. Sprawiedliwa transformacja klimatyczna ma głęboki sens wtedy, kiedy kompensuje się koszty państwom członkowskim obciążonym węglem w dochodzeniu do tej neutralności klimatycznej. Będziemy walczyć o jak największy budżet dla Polski. I trzecia kwestia to zniwelowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami. I mimo tego, że Polska jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o najniższą lukę płacową, to mamy ambicje, żeby wynagrodzenia pań i panów zrównać. Pań i panów pracujących na tych samych stanowiskach. A więc, Szanowni Państwo, zapewniam, że tak jak i w poprzednich latach, będę stała zawsze po stronie polskich spraw, bo uważam, że mam honor i zaszczyt reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim i dla Polski pracować w Parlamencie Europejskim. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności. Proszę na mnie liczyć. Jadwiga Wiśniewska.